Wywiad z byłym piłkarzem Uranii Rudy Śląska Eugeniuszem Parzonką. Panie Eugeniuszu, jak pan zaczynał piłkarską karierę? W Śląsku Świętochłowice, w Tramkarzach, potem w Juniorach, w A-klasie, a później już do Uranii żeśmy przeszli razem z bratem i tak to poszło. To były lata? Lata 70. Do 74 czy 5 żeśmy. Czyli pamięta pan te czasy ze Śląska, no. Czyli pamięta pan te czasy, kiedy Urania rywalizowała z BKS-em Bielecko, z GKS Cechy o awans do Ekstraklasy i zajmują trzecie miejsce. To jeszcze w juniorach w Urani żeśmy byli, a potem dopiero. Jak te lata są wspominane właśnie przez... Bo pan należał do legend Urani. Legendy to za dużo powiedziane. Legend było dużo w Urani. Winczek, Kincer, Klisz, Baron. A myśmy tylko pomagali tam trochę. Niech pan nie będzie taki skromny. Po prostu pan też zasłużył na miano ikony tej Urani z czasów lat 70., która stała się rewelacją ówczesnego zaplecza ówczesnej pierwszej ligi. I co po dziś dzień jest zapisane w kronikach ludzkiej Urani. To jest zapisane w kronikach ludzkiej Urani właśnie. Fajnie było, lata przyleciały. Dzięki za wywiad. A jeśli... później po Urani, co pan jak pan kontynuował karierę? W Zgodzie Bielszowice jeszcze grałem, w czwartej lidze parę lat. Teraz? I to na chwilę. A teraz na emeryturze jestem. Na kopalni pracowałem i jestem na emeryturze. A do piłki ciągnie? No teraz już. Z pozycji kibica? Z pozycji kibica właśnie. Czyli mecze niebieskich? Czy mecze Urani? Niebieskich, w Bielszowicach, Urani. Co by pan chciał przekazać kibicom niebieskich w związku z awansem do Ekstraklasy? Dobrych występów w Ekstraklasie. A zachęcimy może kibiców ruchu do wykupu karnetów? No tak wykupią mi tak, bez mojej zachęty. Ja dziękuję serdecznie za króciuteńki wywiad. Wiem, że pana ograniczył trochę czas. Niemniej dla mnie zaszczytem było porozmawiać z legendą Urani, Ruda Śląska. Dzięki.